spotkanie jest ogromną wdzięcznością. Stajemy tutaj dzisiaj przed Wami. Dziękujemy za obecność, za wspólną modlitwę, ale też i za ten przepiękny koncert. Kunszt jest przewspaniały. To nie tylko pięknie się słucha, ogląda, ale też nogi same chodzą na Antonia Frykadzika, jakby nie patrzeć. Ale myślę, że jestem wyrazicielem takiej naszej ogromnej wdzięczności Pani za to, że jesteście z nami. Oczywiście bardzo gorąco i serdecznie zawsze zapraszamy. Jak tylko będą drogi wiodłe, będą siły i będzie chęć, to my jesteśmy zawsze otwarci na Was. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie, grajcie, śpiewajcie, bądźcie po prostu z nami. Ogromnie dziękuję również zespołowi Jemioła za przepiękny śpiew, za towarzyszenie. Kochani, i jeszcze raz niech te nasze oklaski będą takim wyrazem naszej wdzięczności, naszym gościom, naszym również obecnym tu. Przybują, a my z tej okazji 100 roków bitwy niemeńskiej, tej wojny z bolszewikami, która dzięki opatrzności Bożej, Matce Bożej łaskawej dała nam zwycięstwo i ten oddech, co by młode, niepodległe państwo okrzepło. Dziękujemy Panu Bogu za to, co my tu mogli śpiewać, świętować z Wami, co my się tu spotkali i w modlitwie, i w tym programie artystycznym. I myślę, że z tego piękne głowoce będą. Górole, no święci nie są, ale mają to do siebie, że garną się do Pana Boga i potrafią kupą iść do konfesjonału, do spowiedzi i Pana Boga chwalić swoimi śpiewkami, tak jak to dzisiaj słuchaliście. Bóg wielki zapłać i jak się zdarzy, do spotkania na tych szlakach pierwszymi, ale i na nowym szlaku Dywizji Górskiej 1920 roku, który prowadzi przez te tereny. Idzie od Lubelszczyzny przez Mazowsze, na Podlasie, do Sokółki, Kuźnicy, albo w Dozy, jak Ukraińcy otworzą, to pojademy i na Groby, do Grodna, do Ingury i dalej szlakiem, który prowadzi na dawne kresy i granice II Rzeczypospolitej. Bóg wam wielki zapłać. Szczęść Boże, Panie Boże, prowadź!